dawno temu, kiedy księstwo płockie było we władaniu księcia mazowieckiego z rodu Piastów, Janusza III, w Puszczy Kurpiowskiej pojawiło się nieznane dokąd nikomu zwierzę. Pewnego razu stary bartnik podbierał miód pszczołom na drzewie. W pewnym momencie drzewo zatrzęsło się potężnie, choć w borze panowała cisza. Spojrzał bartnik w dół i mało nie spadł z przerażenia. O pień drzewa czochrało się jakieś dziwaczne, potężne stworzenie. Było to wzrostu dużego jelenia lub konia. Ogromne cielsko wspierało się na mocnych nogach. Skóra na nim była gładka, błyszcząca, jakby pokryta stalowym pancerzem. Najdziwniejsza jednak była głowa. Mocny łeb wyrastał z pomiędzy łopatek, a pośrodku niego, między oczami, wystawał prosty róg, który sterczał jak miecz, przygotowany do ataku. Nieswojo zrobiło się na duszy bartnikowi. Nikomu też nie wspomniał o zwierzęciu. Smolarze zaczęli opowiadać o potworze, jaki pojawił się w puszczy, a który zamiast nosa ma róg i błyszczącą sierść, jak stalowy pancerz. A bartnik wiedział, że zwierzę, któremu przyjrzał się dokładnie, istnieje naprawdę. Zwierzę nie atakowało nikogo. Żywiło się roślinami. Opowieść o tym zwierzu zakreślała coraz szersze kręgi, coraz więcej ludzi je spotykało, coraz dziwniejsze opowiadania o nim historie. Wreszcie dotarły one na dwór książęcy w Płocku. Książę Janusz III natychmiast zarządził przygotowania do polowania na niezwykłe stworzenie. Parę dni posuwała się drużyna łowiecka wąskimi przesmykami, bacznie się rozglądając. Dziwnego zwierza nie było ani śladu. Książę Janusz zarządził popas u mnichów w klasztorze, który znajdował się na skraju puszczy. Dzisiejsza wieś Pogorze. Po obfitym posiłku cała drużyna legła na zasłużony spoczynek. Książę, mimo zmęczenia, nie mógł zasnąć. Nie dawała mu spokoju myśl o dziwnym zwierzęciu. Narzucił na plecy szubę, wziął do ręki kuszę i wyszedł na skraj puszczy. Zapatrzył się w las. Marzyło mu się, że zabił to jednorogiego zwierzę, że jest pierwszym myśliwym, który może pochwalić się takim niezwykłym trofeum. Widział siebie opowiadającego wszem o swoim sukcesie i czuł, jak mu inni zazdroszczą. Tak marząc, zapuszczał się coraz głębiej w leśne odstępy. Na niebie ukazał się na chwilę zza chmur księżyc. W jego nikłej poświacie zauważył książę małą polankę, a na niej żerujące, spokojnie, potężne zwierzę. Nie zastanawiając się, co to może być, zaczął posuwać się w jego stronę. Księżyc znowu skrył się za chmury. Książę posuwał się bardzo cicho w kierunku polanki. Kiedy znowu pojawił się księżyc, książę stanął jak wryty. Oto przed nim, w odległości strzały, pasło się dziwne, jednorogie zwierzę, które tropił tyle dni. Tysiące myśli zawirowały w głowie księcia. Wróć do klasztoru pomyśliwych. Wtedy chluba ubicia zwierzyny spadnie na wielu, a mogą się też znaleźć i tacy, co posądzą, że strach go obleciał. Nie, nie wezwie pomocy, sam się rozprawi z tym dziwolągiem.
zwierzę, nie przeczuwając niebezpieczeństwa, pasło się spokojnie dalej. Książę posunął się jeszcze parę kroków do przodu. Zwierzę uniosło łeb i wymierzyło wprost w księcia swój róg sztylet. Po czym odwróciło się i zagłębiło w las. Książę poczuł przedzierać się za nim. Zwierzę zatrzymało się na następnej polance. Książę podjął decyzję. Wymierzę do niego teraz. Ale gdzie tu celować, aby strzał był skuteczny, skoro ciało zwierza pokrywał pancerz? Jedyne pewne miejsce to oko. Zaszedł więc zwierzę od przodu, naciągnął cięciwę, wymierzył w oko zwierzęcia. Zaświstała strzała, strzał był celny. Zwierzę wydawało straszny ryk, aż dreszcz przeszedł myśliwego. Wzniosło przednie nogi do góry, chwilę jakby medytowało, kiwając się i runęło na ziemię. Tymczasem służba zaniepokojona długą nieobecnością księcia wyszła z psami na jego poszukiwanie. Odnaleziono go na polance oglądającego jednorożca. Duma rozpierała piersi księcia. Rozpalono ognisko, oglądano i podziwiano trofeum. Książę, pragnąc upamiętnić to wydarzenie, polecił, aby w tym miejscu wybudowano chatę myśliwską i nazwano ją jednorożcem. Od tej pory nie zatrzymywano się w klasztorku mnichów, lecz w puszczy w jednorożcu. Trzeba było karczować las, budować więcej chat dla ludzi i pomieszczeń dla koni. I tak z roku na rok powiększała się osada jednorożec, aż wyrosła i rozrosła się do ogromnej wsi istniejącej po dziś dzień i stale się rozrastającej.